Siemaneczko, jestem Pepeotem Games. Witam, że pan to 22. Jesteśmy na sklepie. Sprzedajemy nasz ultimatum agregat. Bardzo kobiet. Tak zwał. Sprzedajemy za blisko 24 tysiące. Ale czas pracy tego iż sprzętu to chyba jak żadna inna maszyna. Blisko 22 godziny na serii spędzono. Naprawdę jestem w szoku, że tyle to czasu spędziło czasu na tej serii. Więc co, sprzedajemy. Ale jeszcze też na początku odcinka zachęcam do stawienia beczki w komentarza i miłego oglądania. A po co idziemy? Idziemy dzisiaj. No jeśli rozwijamy się konkretnie, nie ma co się bawić już. Taki można powiedzieć przedział metrażowy 10 i mniej. Idziemy w jedną markę Farmet. 550 koni, wiem, może być ciężko, ale szczerze chcę sprawdzić, czy uciągnie mi rząd taki sprzęt. Bo zastanawiałem się, czy masz taki sprzęt, czy masz taki sprzęt, czy masz taki sprzęt. Nie mówię, że nie. Też fajny jest, ale jednak chcę montażówkę. Kupuję taki sprzęt za 100. 2000, stajemy 12988. Szczerze, nie wiem, czy to starczy, czy to wytrzyma. Kurwa, spojrzałem się na OBS i wjechałem. Dobra, nie będę przedłużał. Widzimy się na polu za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. No i zobaczymy, czy John Deere da radę z takim sprzętem. No to już jest. Jest trochę kloca, do nie? Aby nie patrzył. 12,5 metra. I zobaczymy, czy będzie dawał radę z uciągnięciem. Na razie z początku widać daje radę. Więc zobaczymy ogólnie, jak to będzie pod górę sobie dawał radę. O 435 koni kontra 550 w podstawie maszyny. To jest 115 koni mniej. Więc ciekawe, czy to tak będzie odbijało się na tym, że nie dała zbytnio rady, ale powinien dawać sobie radę. A zobaczymy. Skąd ogólnie pieniądze na taki sprzęt? Otóż, proszę Państwa, sprzedałem 3 przyczepy się. Dobra, co? Lecimy dalej. I tak. A nie widać. Daję radę. A, jeszcze nie, i wracając do tematu jeszcze odnośnie pieniędzy. Znam czy przyczepy, kieszonki po blisko 28600 bodajże. Nie przyczepy i jedną przyczepę są. Co dało mi właśnie efekt będzie z 92 tysięcy. No i sprzedaż. Jak widzieliście na odcinku, dało mi możliwość zakupy takiej maszyny. Dość dobra inwestycja mi się zdaje. No patrz jak to ładnie idzie. Robota idzie jak ta lala. Uprawka. No. Bez dwóch zdań. To będzie o. Widzicie? Szczelnikowski pozostawowi. Właśnie. W niektórych miejscach, ale tam tyle to. Nie jest źle. Mój Bekowski mi został tutaj. Jeśli tutaj ma, tam widzicie jedną, tutaj drugą. No i tak trochę nie za bardzo. Ogólnie. Ogólnie ma wkół dzisiaj na piec. To znaczy na piec, na drzewo, którym palę, na to pole. To pala się kurwa jak papier dzisiaj. Kurwa jak na złość. Ile mnie włożył. I co lepsze, kurwa się założyć. Nie ma nic praktycznie drzewa pod spodem. A on jak kurwa drzewo wisi w powietrzu. Nie wiem, kurwa. Zawiśnie jebane i kurwa nie chce się palić dziadostwo. Kurwa już różnymi rzeczami i węglem i drzewem i wszystkim palę jednocześnie. Kurwa i się tak toporni pali. Każdym i sosnowym i topolą i kurwa jeszcze jakimś innym kurwa i. Tak to później to idzie.
Operator mnie nie chce kurwa załapać. Jakie chujostwo, jakieś siemane. To płonne. Ale dobra. Ja się kurwa wkurwiam, bo... Więc to będę kurwa pewnie chory. Zajebiście. Ale to zrobić. No ma tak sobie jakoś jeździmy, nie wiem, naokoło. Ja się, no, jak teraz? O, przecież myślałem, że utrzelę, a na szczęście nie. Dobra, i lecimy. Tam trochę chujowo wyszło. No ale tam w ogóle patrząc, trochę chillowo się przyciąłem. No ale patrzcie, no ten pierwszy raz ten takim zestawem w ogóle robimy. Co też musimy mieć na względzie. Ogólnie taką całą robotę. Że no to już jest ile 15 czy 12, poczekajcie, bo już teraz mi się pierdolnęło we łbie. To jest 12,5 metra praktycznie gdzieś. No to już jest połowa, co nie? Telewka chyba też koło tego ma, jak się nie mylę. Powiem szczerze, mam praktycznie taki sam zestaw. Mam dwa takie makrowe maszyny. To jest 11 metrów ogólnie ma to. Talerzówka chyba tak między GPS wykazuje. A to taki właśnie upałowy teraz jest. No to pokazuje 12,5. No to jest naprawdę już kolosalne szerokości dla mnie. 8 na właśnie 12,5 to jest 4,5 metra więcej, no to jest praktycznie jedna maszyna więcej. Co powiedzieć? No, no to chodziło. Więc koniec powiedzieć, końcówka serii, trzeba takie maszyny wytestować gdzieś tam. Wiadomo, nigdzie więcej nie będą testowane takie maszyny. Bo nie będą poza moim, bo to będą poza moim zasięgiem, można powiedzieć. Niektórych seriach pewnie. Fajnie na razie ciągniemy. Przecież kontynuujemy, że codziennie są te odcinki tego fajne, to mnie bardzo cieszy. No żeby tak zostało jak najdłużej, tak? Aby jednak tutaj się udało to ogarnąć, żeby to było no, tip-top, wszystko ogarnięte. Było pięknie, ślicznie skończone. Ta seria była zakończona, no finalnie, można powiedzieć. Czekajcie, teraz tak mi to GPS pokaże. No dobra, powiedzmy, że będzie taki nakład. Ale żeby ten GPS już pasował mniej więcej, to niech tak będzie. No i dobra, no jest git. Będzie git? Będzie git. Jeszcze jakoś zobaczę, naprawdę jest za i jednista. Dzisiaj nie wiem jaki odcinek długi będzie. Jeszcze muszę wyrenderować. Muszę po czwartej wstać. Bo jestem sam na gospodarstwie. Więc trochę jest... powiedzmy cienko. Ale daj... ogólnie w gospodarstwie daj radę, bo że nagrywanie teraz będzie. No bo... najgorzej jest teraz tak, że ogarnię się tego save'a. Po długo czasu spędza. To się mówi, sens powiek. Ale mam nadzieję, że uda się to jakoś tam ogarniać. I żeby... codziennie jakieś te odcinki wychodzimy, no muszę dokończyć teraz jednakowo, że tak powiedzę. Już dłużej, na szczęście dłużej nie zostało, bo zostało mi tylko tyle. Więc mam nadzieję, że to jakieś tam mniej więcej troszeczkę czasu znajdę i na sobotę ten odcinek będzie wydany może w późniejszych godzinach. Może będzie w sobotę nagrywał, wtedy nie wiem, zobaczymy. Bo nie wiem, czy definitywnie skąd uda mi się nagrać w piątek. Ogarnąć to w piątek i nagrać w piątek. Sprzęty teraz trochę dłużej wchodzą niż wielu osób, no ale jedna osoba też musi sobie dać radę. Czyli okoliczności są takie, jakie są, więc nie ma co się smucić, trzeba robić i tu, trzeba ogarniać save'a i robić gospodarstwo. Żeby przy 400 sztukach trochę jest roboty, ale takie 2,5 godzinki wieczorkiem trzeba spędzić czasu. No i tak 2,5 godzinki wieczorkiem, znaczy przepraszam, rano i wieczorkiem i 2,5 godzinki i tu już jest i praktycznie 5 godzin samego uprzętu, przywiezienie kiszonek plus obornik plus wiadomo ścielenie i tak dalej. No i liczyć praktycznie, że wychodzi codziennie tyle co mam butelę latać.
czy jak jedna osoba, to musi ogarniać, ale daje radę. 2,5 tygodnia, to raczej szybko zleci. A mi się zdaje, że powinno dać radę. Ogarnę sobie to. Ale dobra, nie dołączmy do matematyki tego. Dobra, widzę, że długo dajesz, więc muszę tak naprawdę skończyć tę dupkę i ogarnąć sobie tego sejma jak najszybciej. 9 oktyw, będzie to wam spadało. O 16, 15, 16, to się sobie. No to powiedzmy jeszcze 3 godziny grze, czyli 4 godziny, 4-6 godzin. Realnych, powiedzmy na pół, podczas na pół, więc no, nawet można chwilę pośpieszyć. Tej, powiedzmy 10, trochę tylko jeszcze coś, pewnie coś. Widzicie, pieniądze, bo czekaj, zwiększenie na tak zwierząt. Tak zwierząt potrzebuje. Powiem, że słomy. Nie. Ciano, trawa, drewno, kiszonka. To co by tu potrzebowało jeszcze? Znaczy chyba nic takiego, co bym posiadał. Z tego co widzę. Moich aktualnych posiadanych rzeczy. A dobra, lecimy. Na targu zwierząt sobie nie sprzedamy. A ogólnie tak te pole, które mieliśmy cięte po 8, praktycznie wszystko pewnie sprzedane. Właśnie cała ta soma. No bo chyba że aż tyle. Bo 2 miliony chyba sobie nie będę potrzebował. Jak sobie myślę. Ogólnie na siedlenie i na właśnie TML, tak. Zobaczymy tylko, ale myślę, że tam to było przybliżone 100 kostek, 800 tysięcy. Myślę, że powinno mi starczyć tej słomy. Obejrzałam tylko te duże pole sprzedam, a te mam jeszcze, bo ewentualnie te duże jeszcze zbiorę, a te mam małe jeszcze sprzedam. No bardzo aż tam tych kostek tyle. To będzie około 200 kostek, myślę. I to powinno mi starczyć, po prostu 8 tysięcy. To jest 1 600 000. Myślę, że tej słomy powinno mi starczyć. Na szczęście mi się teraz rozpaliło. Na pustym piecu. No kurwa, to polnie jest. Trochę przekombinować jutro, żeby paliło mi się cały czas. Tak, żeby miało to jakoś ręce i nogi. Naprawdę jest kurwa, to polnie. Ale patrzę naprawdę, że... Kurwa. Można powiedzieć, że praktycznie może się uda palić na wszystko. Dzisiaj na odcinku. Zadowolony. Jeśli by tak było, to bym zadowolony był. No i tak. Muszę ogarnąć zwierzętka sobie dzisiaj. Czy dzisiaj. Na wrześniu oczywiście, o to by chodziło bardziej. Ale sobie zwierzątka, bo tam trochę tak mam. Do ogarnięcia. Krowy. Krowy właśnie. Do ogarnięcia. Dać ziarno, dać właśnie temat właśnie tym drugim krowom. Mieszać go przede wszystkim, bo tam chyba już nie będę miał w ogóle. Dobra, ja tak sobie robię. Zobaczcie, tak robię. A, że farming. Aż tak nie będę zwracał uwagi na to, że wjechałem na asfalt. Więc co? Teraz pewnie w jedną drugą stronę będę wracać. Powinien tą stronę zrobić. Tam teraz zostaje, więc nie jest tak źle. Bo tak patrząc na zwierzęta, no to ta nowa obrana właśnie co jest. To jest 6 tysięcy litrów ziarna, 16 tysięcy i tutaj mamy tylko 5 tysięcy. Więc tak patrząc, to za dużo tego nie mamy. Dobra. Trzeba to będzie uprawić. Taki paseczek mi został niestety nieopisanego, nie znaczy nieurzuconego wapna. Trochę mi to
Powiedzmy spierdzieli robotę, ale nie na tyle, żeby tam, nie wiem, jakieś tam 10 tysięcy litrów było zsiane na mnie, bo to będzie kupić, czekać, co to miało być. Ukrywać się nie będę. W tym sezonie. Znaczy, no, w ostatnim tak, ukrywa, więc może się jeszcze uda dokupić pole. Właśnie. 19. Tam jest 850 tysięcy liczyć, więc powinno mi się to udać kupić jeszcze na wiosnę. A no, praktycznie mam w 90% jestem pewny, że powinienem mu zbierać tyle, że powinienem teoretycznie kupić wszystkie pola już. Takie mam wrażenie. Z jednej strony fajnie by było. Obyśmy już mieli koniec, można powiedzieć, serii, bo tak byśmy zrobili inne żniwa, to co byłoby zasiewane i byśmy mieli koniec. No bo tak patrząc, tutaj mamy milion, to jest 2 miliony, milion to jest 3, powiedzmy tu jest 500, to jest 3,5, około 4 milionów trzeba mieć na to, żeby to zakupić. Dużo. Znaczy teraz mieliśmy na wiosnę 2,5 miliona. No dobra, mam teraz 350 tysięcy kredytów, jak się nie mylę. Tak, 350 tysięcy kredytów. Więc myślę, że to jestem w stanie zrobić. 4 miliony pewnie się chyba zarobić w tym sezonie. No bo tych pól jednak też przybyło, tak? Wiadomo, że chociaż patrząc, przewinięć może nie zarobię tyle. Bo jednak trochę sprzedaliśmy rzeczy, no ale jajka. Za jajka byliśmy jakieś 500, przepraszam, nie 500. Po jakieś 200 tysięcy chyba przeważnie zarabiamy na miesiąc, chyba coś koło tego. Do 50 na sezon. Na sezon, nie, na miesiąc. Za jajka, więc no. Samych jajek trochę będzie. Kasiory. Więc. Powinno nam to widać. W tym sezonie, że powinniśmy kupić w 90% te pola, ewentualnie jedno pole zostanie na to. W tej chwili nie wykupimy wszystkie. Będzie pierwsza seria, ogólnie z familią to była włączona, zaczęta i ogarnięta w 100%. Przynajmniej pod moim wrażeniem pozytywnie. I ale szybko. No teraz, żebyśmy naprawdę byśmy tak tempo utrzymali, no to jest już bliżej jak dalej, tak? Wiadomo, bo tu jest dużo, bardzo dużo mi teraz daje, można powiedzieć, krupczonka ogólnie. Z tego kasy to jest tyle, że naprawdę jest głowa mała. No a teraz tak, patrząc co na wiosnę, to jest, tak, na wiosnę, na jesieni co będzie teraz robione, to jeszcze tak, zbierane bardziej niż nieoszczędzone. Zbierane będzie tak, pokoje znalazłem, no. Będzie zbierany słonecznik i będzie zbierana soja, jak się nie mylę. Więc tak, trzy uprawy jeszcze nam zostały. Więc myślę, że nie jest to tak mało w sumie, bo tak patrząc na powierzchnię pól, tu mamy słonecznik, tu, w tej części słonecznik, tu był słonecznik, to kupowane pole było i tutaj była kukurydza. Tutaj jest soja. I tu kukurydza. Tym masłem dużo nie zostało. Zobaczymy. Rzeczy do sprzedaży, ale myślę, że trzymanki powinniśmy lekko zarobić. Na wykup tych pompelami większości pól. Bo 5 pól zostało, no powiedzmy, że kupimy 4, no pole zostanie, no to. To jest nic faktycznie. No i takie ciągniki zostaną już prawdopodobnie wszystkie. Maszyny też już raczej wszystkie zostaną. Tylko mówię, inwestować tylko w pola i spokój. Bo patrząc ewentualnie jeszcze co bym na mnie zrobił. Może tak zrobię, że pewnie sprzedam te maszyniki, które posiadam, które no, nie są zbyt długo.
Ale podejrzewam, że... Znaczy, przepraszam, jeden. Ewentualnie się... Chociaż nie. Mógłbym pan, znaczy. Nie sprzedawać obydwu, kupić trzeci. Bo taki 9-metrowy mi się przyda. Wiadomo. 6-metrowy tak, to mniejsze pola. No jakaś 15 by ta z Amazonki mu się przydała, no i będzie git. No bo patrzę, tu mamy co ciągnąć. No. Patrząc na dzienniki, czy mamy coś do kupienia takiego, co by mi bardziej w gust pasowało. Na Kinga nie chcę, no jeszcze tego John Deere łamanego, no ale to jest... To bym się na GPS nadawał? Wątpię. Tak patrząc naprawdę, to już no, nie ma. Naprawdę nie ma już takich... czynników, które by mi tu pasowały. Można powiedzieć. Pod tą serię? No bo takie duże lochy, czy będzie sens je kupywać? Szczerze nie wiem. Nie wiem, czy będzie sens. No się daje, ale no to po co kupować jakieś większe? Jeszcze takim agregacie, można powiedzieć. Radzi sobie taki 435-konny. Myślę, że powinno już wszystko być. Jeszcze tu. Powinno chyba być wszystko ze sprzętów. Takie mam wrażenie. Szczerze mówiąc. No. I ja myślę, że zadowolony. Maszyny mam. Czujniki mam. Kombajny mam. Ewentualnie jeszcze można by to kupić, no to kombajn do ziemniaków wymienić. Samo jest jakieś takie duże pole ziemniaków, żeby teraz zrobić. Ale patrząc, czy jest taki kombajn. Jest, pana ziemniaka. Który miałby dużo metrów sześciennych, no to jest ten Grimmie. Co jest? Mogę zadać. Ten, ale taki kurwa jakiś zimny jest, no ale ma 22,5 metra sześciennego, czyli jakiś przelicznik, no powiedzmy, że ma 1 do 1, czyli ma 22,5 tony, to już by trochę było. Zobaczymy. No ale gdzieś te ziemniaczki też trzeba niekudne teraz zasadzić. Zadaka wymieniona. Już jak nie wykorzystać, jak to się mówi. Jakieś duże pole trzeba będzie mieć. A nie, przepraszam, ziemniaki, gdzie będę miał posunąć. Nie, przepraszam, nie. Odpadło mi przecież. No kupiłem pole po tym. Po... Na stronę schodzę z tym, tylko pyzą. Tego co mi brakowało. Więc tam już będzie jedno pole, bo tam będzie przesiewane. Więc trochę... No będzie. Kombinacji alpejskiej, jak to się mówi. A to będę myślał później. Dobra, nie będę przedłużał, bo jeszcze muszę wyrendować mi to ogarnięte na następny dzień. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.